Piotr Gajek, witam serdecznie. Kolejny program Gość Dnia. Dzisiaj z nami pani Bożena Karkut. Witam państwa. Trenerka naszych szczepionistek. Cieszymy się bardzo, że możemy porozmawiać, bo sporo przed nami, część za nami. Też tych troszkę takich wspomnień, które dają no pewnie jakieś wnioski dla pani i dla drużyny. Mówimy tutaj o meczu z zagraniczną drużyną, drużyną duńską. Ten wynik 19-31 pewnie był dotkliwy dla was. Jak już na chłodno teraz pani patrzy na ten mecz? Zacznę od początku pytania. Wiele się wydarzyło, bo rozpoczęliśmy ten sezon bardzo dobrze, nie przegrywając do tej pory, zajmujemy pierwsze miejsce jako lider. No a w międzyczasie są oczywiście rozgrywki pucharowe, do których no, władze naszego klubu nas zawsze zgłaszają, bez względu na to, jakie mamy szanse w tych pucharach, bo tak naprawdę tradycja piłki ręcznej polskiej no nie jest za bogata, jeżeli chodzi o puchary europejskie. W ostatnich latach troszeczkę to lepiej zaczęło wyglądać. No, przyszło nam grać dosyć szybko z bardzo mocnym przeciwnikiem. To jest już dwukrotny zdobywca tego pucharu w swojej historii. Uczestnik Champions League, wicemistrz Danii. No i zdawaliśmy sobie sprawę, że przeciwnik jest mocny. Mieliśmy sporo materiału w sensie takim przygotowanie do tego meczu. Przeciwnik nas absolutnie nie zaskoczył żadnymi rozwiązaniami jakimiś nowymi, natomiast nasza niesolidność od początku meczu spowodowała, że przeciwniczki w miarę upływu czasu coraz pewniej sobie poczynały. Tak, to jest dotkliwa porażka i uważam, że ten wynik jest nieadekwatny do poziomu drużyn. Myślę, że za wysoka, gdzieś uciekło nam kilkanaście minut, może kilka nawet w drugiej połowie, w których daliśmy się zmiażdżyć, zamiast jednak walczyć o każdą bramkę. No ale rewanż w piątek. Ja mam nadzieję, że z otwartymi głowami przystąpimy do tego meczu, bo no, nie ma się co stresować. Tak naprawdę to jest trudna sytuacja do tego, żeby awansować, choć nie niemożliwa. Jako zawodniczka przeżyłam takie, że można i z minus 12, z minus 13 wyjść. Niemniej jednak ja bym chciała, żebyśmy po prostu wyszli na to boisko z chęcią wygrania i pokonania przeciwnika i to będzie nasz główny cel. No właśnie, bo tak już pani bardzo, bardzo obficie, ale ja z drugiej strony chciałem też dopytać, no bo porażka dotkliwa, okej, z tym się zgadzamy, natomiast ja myślę, że tak jak pani wspomniała, rywal, taki rywal, to też jest budujące, zagrać z mocnym przeciwnikiem, pokazać się z dobrej strony, jeśli chodzi o właśnie podejście do tego meczu, czyli idziemy nie tylko zagrać, tylko zagrać, aby no, spróbować swoich sił w walce o zwycięstwo też. I tutaj ten rewanżowy mecz daje nam szansę taką, żeby w jakiś sposób, no, brzydko mówiąc, zrehabilitować się, bo to nie o to też chodzi. Chodzi o, po prostu o samą grę, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Jak pani ocenia w ogóle po tym spotkaniu ten poziom tej duńskiej piłki? Bo jest to jakieś zestawienie. Wiemy od lat, że gdzieś od lat 80. ta skandynawska piłka ręczna, najpierw to była trochę norweska, potem duńska, potem znów norweska, potem się gdzieś włączyła szwedzka. No, jeżeli chodzi o kobiety szczególnie, choć w latach 80. też się panowali Szwedzi, nie zapominajmy, no gdzieś się wznieśli na wyżyny i trzymają równy poziom, trzymając się tej czołówki europejskiej. No i Dania od dobrych nastu lat to jest taka mocna liga. Myślę, że tam od najmłodszych lat całkiem nieźle sobie poczynają te grupy młodzieżowe. Zresztą to widać po wynikach tych grup młodzieżowych. Oni mają medale Mistrzostw Świata czy Europy, kwalifikują się do tych imprez systematycznie. I no, nie mamy możliwości za często grać jako klub. Owszem, reprezentacja tak, natomiast jako kluby no, rzadko spotykamy się z tą piłką ręczną. Co prawda z 2-3 lata temu chyba zaprosiliśmy na turniej Kruglińskiego. Udało nam się też renomowaną drużynę mistrza Norwegii z Larviku zaprosić. I też ten pojedynek, mimo że bardziej wyrównany, nie był dla nas łatwy. Ale ja zawsze podchodzę do takich zawodów w ten sposób, że no, zmierzyć się trzeba z każdym. I tak jak pan powiedział, na boisku to są tylko ludzie. Egzotyka, tak? Zawsze coś innego. Ja bym nie powiedziała, że egzotyka, my to znamy. Tak, tylko pod tym kątem, że mamy szansę spróbować też zobaczyć, przede wszystkim dla kibiców, zobaczyć coś innego. No właśnie chciałam o tym wspomnieć, że dla kibiców to przede wszystkim starty w pucharach nasze. To jest możliwość oglądania różnej piłki ręcznej, nie tylko tej ligowej, bo tą ligową ci najwierniejsi kibice znają od lat, te zawodniczki te same, a jednak każda zagraniczna drużyna no, daje jakieś nowe możliwości spojrzenia na piłkę ręczną, a piłka skandynawska jest,
jest ładną piłką ręczną. To jest piłka taka dynamiczna, dużo akcji, dużo bramek, sporo się dzieje na tym boisku, w związku z tym bez względu na wynik. Zapraszam kibiców, my na pewno wyjdziemy, żeby wygrać. Mhm. Często trenerzy różnych zespołów wspominają o tym, że pomimo takich właśnie rozgrywek, takich dodatków, powiedzmy, do tej rzeczywistości piłki ręcznej czy też piłki nożnej, najważniejsza jest liga, bo to tutaj walczymy o te zaszczytne miejsca, o tytuły, a tutaj przecież możemy się pochwalić takimi, które sukcesy na pewno budują. No i tutaj w lidze radzimy sobie świetnie, to na pewno, jeśli chodzi o te ostatnie mecze, to myślę, że tutaj dużo radości na pewno dla kibiców, że są te zwycięstwa, są te punkty dopisywane. No i ten lider w tabeli to jest naprawdę znaczące. Jak pani patrzy na tą część rozgrywek do tej pory? No zaczęliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy fajny układ, spokojnie wchodząc w ligę. Najpierw słabszy przeciwnik, później mocniejszy na wyjeździe. Myślę, że to były takie bardzo ważne punkty dla nas w Szczecinie w tym wyjazdowym meczu. No i tak nam się przeplata. Słabszy z mocniejszym, ale powoli się zbliżamy do tych drużyn, które są tuż za nami. Myślę tu o Koszalinie i o Lublinie. No te mecze przed nami są i myślę, że po tym fajnym początku dobrze by było wygrać z tymi drużynami u siebie i mieć naprawdę dobry układ przed rundą rewanżową, jeżeli chodzi o drugą rundę w styczniu. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnicy też całkiem dobrze grają i nie są to jacyś przypadkowi ludzie na boisku. Niemniej jednak uważam, że jesteśmy na dobrej pozycji, z dobrym zapasem bramkowym. Myślę, że nie musimy grać pod jakąś ogromną presją, że jak coś się wydarzy, to za dużo stracimy. Niemniej jednak ja zawsze podchodzę do każdego meczu no właśnie w ten sposób, że jeżeli ma się jakąkolwiek okazję, to trzeba po prostu wygrać i na pewno tak do tego podejdziemy. No, skoro jesteśmy na tym pierwszym miejscu, no to chcielibyśmy tę rundę zakończyć na pierwszym. Jeśli chodzi o Lublin, Koszalin, to są wyjątkowe mecze i myślę, że kibice, no nie trzeba ich specjalnie przekonywać, że tutaj trzeba być i to wsparcie jest bardzo potrzebne. Też dla was dziewczyny na pewno się ucieszą, kiedy komplet kibiców zasiądzie na trybunach. Myślę, że, bo tak jak sobie rozmawiamy gdzieś tam nawet w redakcji, to są takie mecze, można powiedzieć, szlagiery, jeśli chodzi o rundę, jeśli chodzi o samą serię, to tych rozgrywek na tym najwyższym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o wasze przygotowanie do tej pory, pod kątem ligowym, czy coś specjalnego szykujecie, jeśli chodzi o te przygotowania do listopadowych meczy, czy to po prostu stałe punkty programu? Absolutnie nie nic specjalnego, w sensie, jeżeli chodzi o mikrocykle, natomiast troszeczkę to nam się zaczyna tak szarpać, brzydko powiem, w związku z przerwami dla reprezentacji. Są takie dwie przerwy. W międzyczasie jest też no, święto 1 listopada i trochę mi tak przykro, że związek gdzieś nie patrzy na to, że my oprócz uprawiania piłki ręcznej czy fascynacją sportem chcielibyśmy też uczestniczyć w normalnych takich uroczystościach, które są prywatnie. No i to też troszeczkę powoduje, że gdzieś będą tam dni wolne, czy troszeczkę inne treningi. Jeżeli chodzi o specjalne, to nie, my po prostu do danego przeciwnika dostosowujemy taktykę i to się dzieje przed każdymi meczami, kilka jednostek przed każdymi meczami. To jest wideo, to jest taktyka, to jest ćwiczenie na treningu określonych kombinacji, ale to są mecze z serii w sferze mentalnej, dlatego że wszystkie drużyny znają się, te zawodniki się znają od lat. Jakimiś wielkimi nowymi umiejętnościami nikt tu nikogo nie zaskoczy, natomiast w tym dniu wygrywa drużyna, która jest lepszym zespołem, tak? I to jest ważne, żeby jak najwięcej tych zawodniczek, które mogą pomóc drużynie w tym dniu, ich poziom działań skutecznych był no, powyżej średniej zespołu. Pani Bożeno, my trzymamy kciuki za rewanż, za kolejne mecze w listopadzie. Na pewno mam nadzieję przynajmniej, że kibice dopiszą i będą tutaj wspierać was również tym mocnym dopingiem. Trzymamy kciuki po prostu i trzymamy też za to, żeby ten lider pozostał przy nas jak najdłużej. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia przy okazji. Zapraszam wszystkich kibiców. Ja oczywiście, bo piłka ręczna, moja ukochana dyscyplina, moja ukochana drużyna, ale na wszystkie zawody sportowe zapraszam, bo każde zawody sportowe są piękne, jeżeli mają kibiców. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.